Siemanko moi drodzy, z tej strony Carlos. Witam Was dzisiaj w kolejnym filmiku na kanale. Tym razem ja zaczynam kolejne hobby. Można powiedzieć, że to jest taka data rozpoczęcia tej całej mojej zabawy. Po, można powiedzieć, ponad roku zbierania informacji, czytania literatury, oglądania filmów na YouTubie i ogólnie szkolenia się w temacie pszczelarstwa. Nastąpił ten moment, że mam już własny odkład kupiony w poniedziałek, dzisiaj jest niedziela, pełne 5 dni minęło. Tutaj odkładzik był dosyć słaby, bym powiedział, czteroramkowy niby, dwie ramki pokarmu, jedna ramka czerwiu krytego w owalu, czyli można powiedzieć, że w sumie to była połowa ramki w czerwiu krytym, jedna ramka z jajeczkami. No i po 5 dniach tutaj karmienia syropem po prostu zajrzę do ula i zobaczę co tam się dzieje. Będę chciał dorzucić jedną rameczkę węzy jeszcze dodatkowo, bo jak przyjechał odkładzik, to dorzuciłem jedną rameczkę węzy, żeby sobie mogły odbudować tą węzę. No i bardzo się cieszę, że mogę się z Wami podzielić swoim szczęściem. Podkurzacz odpaliłem. Myślę, że nie będzie agresji, ale kto wie. Ogólnie pszczoła jest bardzo, bardzo łagodna. Generalnie dzisiaj jest około 15-16 stopni i wieje. Wiecie, ta majowa pogoda jest straszna, można powiedzieć, ale pszczoły coś tam latają, coś tam znoszą. Mówię, mają tutaj syrop podany, 30-procentowy, cukrowy. Będę chciał dorzucić do tego, jak wypiją ten syrop, to dorzucimy im ciasto cukrowe, żeby się rozwijały, żeby, moi drodzy, do lipca doszły na lipę. Może się uda jeszcze z lipy coś zebrać, no ale to zobaczymy. Także mówię, przygoda ze pszczelarstwem zaczęta, już zwieńczenie tego wszystkiego, bo mówię, poprzedni rok był po prostu poświęcony na zbieranie informacji, wiecie, podjęcie wyboru, jaki ul, czy styropianowy, drewniany, wielkopolski, warszawski, czy jaki. Wiele pytań, mało odpowiedzi, jaka pszczoła. Generalnie w tym sezonie będę chciał jeszcze mieć 2 odkłady dodatkowo, czyli w sumie 3. Będę chciał się nauczyć leczyć pszczoły przede wszystkim. Jak je dobrze zakarmić na zimę i żeby po prostu wszystkie te takie podstawowe umiejętności pszczelarskie poznać i zobaczymy, czy mi się to uda. Jak będzie mi to jakoś szło, to będę powiększał swoją pasiekę i dalej kombinował. Mówię, rozeznanie tutaj w mojej okolicy, jeżeli chodzi o pożytki, oceniam jako bez szału. No jest tu trochę wierzby na wiosnę, później trochę koniczyny mówię, tego mniszka lekarskiego, jakieś tam sady, drzewka owocowe, mirabeli jest sporo, pyłek mają z czego zbierać. Później w sumie to no ten rzepak, ale to w mojej okolicy bardzo mało tego rzepaku i słabo rośnie, bo to chyba ziemie są nie najlepsze tutaj. No a później i lipy jest, myślę, sporo i, no i po lipie będzie koniec, także jeżeli chodzi o pożytki, szału nie ma, ale ja nie wgłębiam się w hodowlę pszczół ze względu na zyski, tylko typowo hobbystycznie i z fascynacji tymi zwierzętami. Niestety nie podoba mi się to, że taka koniunktura się, znaczy koniunktura w sensie, że to pszczelarstwo jest takie coraz bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, nagłaśniane. Są jakieś dotacje na sprzęt pszczelarski i tak dalej. O, są plusy i minusy, ale to nie o tym. Moi drodzy, otwieramy ul, zobaczymy co tam w środku się znajduje. Słuchajcie, od poniedziałku, czyli przez dzisiaj jest niedziela, czyli tam 5 pełnych dni można powiedzieć, bo pszczoły przyjechały. W poniedziałek wieczorem poddałem im syrop, tyle wypiły. Przez pierwsze kilka dni nie pobierały tego syropu, co mnie trochę martwiło, bo to miało być oczywiste, że pszczoła po prostu no będzie go pobierała. Może pszczółki miały jakieś inne zajęcia, odbudowanie węzy czy cokolwiek, nie mam pojęcia.
Aż tutaj nawet podstawiłem im patyczek, bo myślałem, że one nie potrafią wejść sobie i zlizać tego, z tej nakrętki, no ale suma summarum jakoś zaczęły to pobierać. Dobra, muszę to wykadrować jakoś elegancko, żebyście widzieli. I otwieramy ul. No i dobra, otwieramy ten ul. Moi drodzy, mam rękawiczki gumowe, bo będę ten kwas szczawiowy im próbował poddać. Ten syrop zaczął intensywnie kapać, z tego co widzę. Nie zakitowały tematu. Tak to wygląda. Tutaj mam rameczki zwykłe, nie, o, węza nieruszona nawet. Także Lipton. Widzicie, pszczoły dużo nie ma generalnie. Tutaj ramka pusta. Tutaj trochę tego czerwiu jest zakrytego. Z tej strony też. Muszę wam powiedzieć, że za bogato nie jest, kurczę. No Lipton jest, Lipton bym powiedział nawet. Ramka osłonowa pusta. Nie wiem, czy widzicie. Dobra, jest czerw, są larwy. Moi drodzy, ja zakończam to grzebanie. Węza jest, kurczę, nieruszona. Także licho, no pogoda po prostu nie dopisuje. I jest licho, są jajeczka, jest czerw, zakryty, niezakryty. Słuchajcie, ja im tu włożę na środek pasek. Spróbuję im to jakoś to wsunąć. Zobaczymy, czy będzie jakiś w ogóle osób warozy. Dymnicę wyczyszczę. Także widzicie, no, po 5 dniach odchodzi do przodu, lecicie to bardzo wolno. Widzicie, że to było nie za bogato, tego wszystkiego tu jest. Tu przy wylotku, może gdzieś bliżej. Dobra, tylko za kolejne 5 dni tu zajrzę po prostu lub wcześniej. Tu jeszcze ściśnijmy to wszystko. I zamykamy ten ul. Chciałem to zobaczyć z tej strony, co tu jest. Trochę pierzgi, trochę pokarmu. Z tej strony pusto, osuszone, dobra.
węzę. Wygląda to cieniutko, chyba. No ale cóż. Dajemy słoik. I zamykamy interes. No moi drodzy, pogoda nie najlepsza. Pszczółki nie mają siły się rozwijać. Tak mi się wydaje. No i tak, pierwszy przegląd za mną. Pszczoły, jak widzicie, spokojne. Muszę te rękawiczki wymienić, bo się w kwasie ubrudziłem. Tyle moi drodzy, dajcie jakieś tipy, co by można było tu polepszyć ewentualnie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się jakiejś tam takiej fajnej wiedzy, jeżeli chodzi o pszczelarstwo, to polecam wam kanały Marcina Sadowskiego, Pasieka Marcyś, Pasieka na Bradzie, tam jest Tomek kanał, nie wiem jak on się nazywa, Tomek, Pasieka na Bradzie, wpiszecie, to będzie dobrze. No i Ciacho, to są goście, którzy fajną wiedzę przekazują. Jak na razie jeszcze widać, że to robią tak z pasji. Te filmy w sensie kręcą. I mają dużą wiedzę i można się sporo nauczyć. A ja tutaj po pierwszym przeglądzie, widzicie, w swoim życiu. Chociaż nie chciałem tak rozbierać tego gniazda, ale no chciałem zobaczyć wszystko, co jest pięć. Matka czerwi, elegancko są. Larwy nie za dużo, trochę czerwi ukrytego. No jak będzie taka pogoda, jak jest teraz, to może być Lipton. I ja tutaj chyba im tą dennicę zaraz wyczyszczę i w ogóle ją zamknę, żeby tu się termos zrobił. I tyle. Dziękuję za uwagę. Pierwszy odcinek pszczeli zaliczony w mojej karierze. I tyle. Czas następny odcinek za jakieś 5 dni, gdy znowu otworzę ul. Do usłyszenia. Lub.